Zarządzanie zmianą w przedsięwzięciach innowacyjnych. To temat kolejnego seminarium z cyklu Innowacja, Edukacja dla Innowacyjności. Ja nazywam się Jarosław Górski i mam przyjemność prowadzić ten cykl webinarów, które dotyczą tego, jak na poziomie edukacji, zarówno tej formalnej, nieformalnej, szkolnej, pozaszkolnej, kształcenia ustawicznego również, jak na poziomie każdego rodzaju edukacji można wspierać rozwój innowacyjności, innowacyjności gospodarczej, ale co bardzo ważne w tym cyklu naszych spotkań z ekspertami, także innowacyjności społecznej, innowacyjności jako postawy człowieka. Mam ogromną przyjemność powitać dzisiaj panią Ewę Polską. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Jarku. Witaj. Bardzo mi miło, że znalazłeś czas, przyjęłaś zaproszenie na to spotkanie, że zechcesz się z nami podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przedstawię panią Ewę Polską, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka rządu Kanady w programie MBA dla pracowników naukowych na Uniwersytet w Quebecu w Montrealu. Jest ekspertką bardzo cenioną, rozchwytywaną, ponieważ szkoli, ale szkoli w taki sposób, że wprowadza zmiany. Tak? Ja wielokrotnie rozmawiałem z osobami, które przechodziły różne cykle szkoleniowe, warsztatowe, także coachingowe z Ewą Polską i mówiły zawsze o tym, że to są tego typu szkolenia, które bardzo mocno rezonują na długi czas i wywołują dużą zmianę w podejściu do uprawiania zawodu menedżerskiego, w podejściu do uczenia się, w podejściu do zarządzania ludzi. Ewa sama mówi o sobie, że przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany, właśnie szkoląc i prowadząc projekty rozwojowe. Specjalizuje się w takich długich cyklach szkoleniowych, takich, które mają faktycznie moc sprawczą, a nie są tylko takim krótkim pobudzeniem czy punktowym przekazaniem wiedzy. Jak może Państwo wychwyciliście, ja cały czas opowiadając o Ewie używam tego słowa zmiany, że Ewa zmienia ludzi, Ewa zmienia organizację. I tak to właściwie jest, bo Ewa wyspecjalizowała się w zarządzaniu zmianą, tego uczy. I chciałem zapytać, bo to chyba nie jest zupełnie oczywiste, jak to się stało, że odnalazłaś taki obszar specjalizacji i uczysz zarządzania zmianą i wywołujesz tą zmianę w ludziach i w organizacjach? Jarku, bardzo Ci dziękuję za te ciepłe słowa, to miło słyszeć. Od razu jestem nastawiona pozytywnie do całego webinaru i ciekawej dyskusji z Tobą. To jest zawsze sympatyczne. A co do moich doświadczeń i takiego powodu głównego, który zadecydował o tym, że ta zmiana jest bardzo istotnym dla mnie, ważnym takim obszarem zainteresowania, chociaż oczywiście też szkole menadżerów w innych kompetencjach. Zmiana to jest taki rodzaj podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej, który skupia w sobie jak w soczewce bardzo różnorodne kompetencje menedżerskie. I to jest taki powód, myślę, ważny, który powoduje, że cały czas działam w tym obszarze, bo to się nie może znudzić. Tam menedżer musi być absolutnie wszechstronny, to znaczy wszystkie błędy, które związane są z kompetencjami menedżerskimi. Jeśli ktoś je popełnia, to po prostu w zmianie one są szczególnie bolesne. Natomiast jest też drugi powód, kto wie, czy może nieważniejszy nawet, a mianowicie ja skończyłam studia w 1990 roku. To powiedziałabym aż dziwne, jak to się mówi, ale tak, to było bardzo wiele. Myślę, że nikt z naszych widzów w to nie uwierzy, co powiedziałeś. Taka prawda, to był 90 rok. I teraz, moi drodzy, weźcie to pod uwagę, że to był czas zmian i to bardzo, bardzo dynamicznych, bo siłą rzeczy były to zmiany ustrojowe. No i nie mówiąc oczywiście wprost, były to też zmiany bardzo duże, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. Tak naprawdę kończył się jakiś system ekonomiczny, zaczynał się zupełnie inny. Ja miałam taką pierwszą przygodę, nawet wcześniej, jeszcze przed 90 rokiem, bo na 4., 5. roku studiów, jeden z kolegów z katedry działał w konsultingu, był doradcą cenionym, no i szukał tego młodego na rybku, który by tutaj, prawda, wchodził w ślady i też pracował w konsultingu. I ja zaczęłam pracować przy prywatyzacjach. Czyli jednym słowem, no to był poligon doświadczalny, bo to była zmiana totalna, od razu. Czyli mogłam zobaczyć tak naprawdę, kiedy co się dzieje w organizacji, kiedy zmienia się i układ właścicielski, i struktura, i procesy, i w ogóle sens działania organizacji, kiedy są gigantyczne zwolnienia albo wielkie przyjęcia. No powiedziałabym, taka zmiana naprawdę na wielką skalę. I to był początek mojej drogi zawodowej. Tak już to ze mną zostało.
Tych zmian jest pewnie mnóstwo różnych rodzajów i to tworzy też kompleksowość tego zagadnienia. Powiedziałaś od strony kompetencji menedżerskiej, że zarządzanie zmianą to jest zarządzanie wymagające różnorodnych umiejętności, wiedzy, po prostu kompetencji, ale też zmiana nie zawsze jest tym samym, prawda? Bo to może być reorganizacja, restrukturyzacja, zmiana strategiczna, zmiana w sposobach komunikacji, czy wręcz czasem zmiana modelu biznesowego. Dla mnie temat zarządzania zmianą wydał się interesujący, ponieważ zastanawiałem się, czy to nie jest przypadkiem tak, że jak mówimy o edukacji dla innowacyjności, to może innowacja w ogóle jest takim specyficznym typem zmiany i być może powinniśmy uczyć się także w określony sposób, jak radzić sobie z innowacyjnością na gruncie zarządzania zmianą. Co ty myślisz o tym? Czy innowacja jest zmianą? Innowacja jest zmianą na bardzo różnych poziomach. I zacznę od takiego obszaru, który moim zdaniem jest najważniejszy, to znaczy innowacja na poziomie postaw i na poziomie konkretnych zachowań ludzi w organizacji. Innowacja, co to jest innowacja? Jakbyśmy tak dali konkretny przykład, no to znaczy, że proces wyglądał tak, a teraz wygląda inaczej, co oznacza, że procedura była taka, a teraz jest inna. No i co to znaczy, że procedura jest inna? To znaczy, że od ludzi oczekujemy zmiany zachowania. I teraz jeśli od ludzi oczekujemy zmiany zachowania, pewnego innego podejścia do różnych rzeczy, to napotykamy na taką podstawową barierę, nawyk. Ktoś mnie niedawno zapytał, udzielałam takiego krótkiego wywiadu na temat kompetencji trenera przyszłości. No i razem z koleżankami, trenerkami, żeśmy się przygotowywały, zastanawiałyśmy się nad tym, no właśnie, jakie są te kompetencje przyszłości trenera. Doszłam do wniosku, że taką kompetencją, i to nie tylko dla trenera, ale w ogóle dla człowieka przyszłości, jest oduczanie się. Zwróć uwagę, Jarku, że wszyscy się uczymy, pozyskujemy nową wiedzę, umiejętności, a rzadko kiedy uczymy się, jak się oduczać, a czasami trzeba się oduczyć, to znaczy trzeba wyjść z pewnego schematu funkcjonowania, z jakiegoś prostego nawyku, który się w nas stworzył ze względu na jakiś sposób funkcjonowania, który być może był skuteczny, albo ze względu na pewne przyzwyczajenie, wyjść z tego, spojrzeć na siebie zupełnie inaczej i pójść zupełnie inną drogą. Często jest tak, że nawet jeżeli ja wiem, jaka jest ta inna droga, to nawyk, który we mnie jest, powoduje, że ja nie używam tej innej drogi, nie idę nią mimo wszystko. Więc innowacja to jest przede wszystkim zmiana na poziomie mentalnym, takim związanym z postawą, z zachowaniem. A drugi obszar to oczywiście, że innowacja to zmiana, bo to jest też zmiana związana z tym, jak działamy w organizacji. Bo jeżeli innowacja to nawet kaizen, prawda, czy jakieś drobne usprawnienie, to jednak mimo wszystko wymaga to od nas na przykład nowej struktury działania, nowego zorganizowania pracy pomiędzy ludźmi. A więc wchodzimy w obszar zarządzania zmianą, ponieważ na przykład może pojawić się opór albo konieczność zorganizowania czegoś na zupełnie nowy sposób, a nie mamy jeszcze w tym obszarze doświadczeń. Mocno akcentujesz, to mi się bardzo podoba, chciałbym podciągnąć ten wątek, że innowacja wymaga zarządzania pewnymi barierami, wychodzenia poza pewne ograniczenia. Mówisz o oduczaniu się, a więc mówisz o tym, że my musimy sobie uświadomić pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia. Innowacja się nie wydarzy, jeżeli nie zidentyfikujemy pewnych barier, które nas powstrzymują przed dokonaniem zmian. I wiele z tych barier, jak rozumiem, ma tło społeczne. Czy zechciała nam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, właśnie jakie bariery musimy pokonywać, aby móc wprowadzać zmiany? Oczywiście. To, co mówisz, ja bym powiedziała, że to jest chyba podstawa zarządzania zmianą. A mianowicie, jak kiedyś się zastanawiałam nad tym, czym się różni zarządzanie zmianą od zarządzania projektem. No bo ktoś mi kiedyś na szkoleniu powiedział, to mnie zainspirowało, uczestnik. Od uczestników też się uczymy. To jest prawdziwe, innowacyjne podejście trenera do sytuacji. Ktoś kiedyś powiedział, słuchaj, no ale przecież tak naprawdę jak patrzymy na zmianę, no to jest pewien projekt. On ma konkretne swoje cele, mamy się jakoś zorganizować, coś mamy zrobić, na końcu mamy jakiś efekt pożądany. No, czyli można powiedzieć, że zmiana jest takim typowym projektem. Ja sobie pomyślałam, że pod pewnym względem jednak nietypowym, dlatego że nie każdy projekt przełamuje te schematy i przełamuje te nasze przyzwyczajenia, a zmiana tym się różni od normalnych projektów, że mamy ten opór często, mamy te psychospołeczne często bariery wdrażania. Jeżeli zmiana jest prawdziwą zmianą, to znaczy, że faktycznie ta bariera się pojawia. Ja tu sobie pozwoliłam zacząć ten fragment związany z moją prezentacją od
od takiego motta Antoniego Dołda, który był kiedyś wiceprezesem Corella, bardzo piękne zdania. Czasami czuję się jak pasterz i to niezbyt dobry. Gdy zdołam zagonić do zagrody trzy owce i pójdę szukać innych, te pierwsze od razu mi uciekają. Chcę, żeby mnie Państwo dobrze zrozumieli. Nie jest moją intencją porównywanie człowieka do owiec. Całe szczęście mamy znacznie bardziej skomplikowany system nerwowy i możliwości również. Natomiast faktycznie często tak jest, że menadżerowi się wydaje, że już sobie wszystko poukładał i w zasadzie jego praca jest skończona, jeśli chodzi o zbudowanie zespołu, zafunkcjonowanie w jakimś obszarze zmian. A tu się okazuje, że jednak nie, bo na przykład ktoś mi odchodzi z zespołu albo pojawia się ktoś nowy i praca się zaczyna od nowa. Co chcę przez to powiedzieć? Zarządzanie zmianą jest procesem. To jest bardzo ważna rzecz. To znaczy w tym procesie menadżer musi być bardzo, bardzo czujny, bo pewne elementy mogą nas zaskoczyć. No właśnie, to jakie są te psychospołeczne bariery? Zdefiniujmy je. Pierwsza rzecz, może sięgnę do literatury przedmiotu na początek, zanim się podzielę własnym doświadczeniem, a mianowicie jest taka przepiękna koncepcja krzywej przemiany emocjonalnej w sytuacji zmiany dwóch autorów, których nazwiska Państwo widzą przed sobą w tej chwili, którzy mówią tak, a mianowicie jak pojawia się coś nowego w naszym życiu, to zdecydowanie najczęściej statystycznie w nas pojawia się zaprzeczenie i złość na tą sytuację. Czyli jednym słowem, nie wiemy jeszcze, jaki będzie skutek tej zmiany. Nawet jeżeli ktoś nam mówi, słuchaj, wejdź w to, korzyści będą. Na początku zaburza to nasze poczucie bezpieczeństwa. To jest problem zmiany. Poczucie bezpieczeństwa, jak pewnie Państwo pamiętają, w hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa jest naprawdę nisko. Najpierw mamy potrzeby fizjologiczne, które są bardzo istotne w naszym funkcjonowaniu, a potem mamy potrzeby bezpieczeństwa. To są potrzeby podstawowe człowieka. I zwróćcie uwagę, że zmiana zaburza te podstawowe potrzeby. Ja się zaczynam czuć niekomfortowo. To znaczy, co się wydarzy? Tak? Miałam tutaj już poukładane. Funkcjonowałam w określonym procesie, wiedziałam, znałam swój zespół, znam swojego menadżera, wiedziałam, czego się ode mnie oczekuje. Idzie zmiana, co się wydarzy w związku z tym? Nie wiem, pojawia się ryzyko, a jak pojawia się ryzyko, pojawia się poczucie braku stabilności, a więc ta potrzeba bezpieczeństwa jest zaburzona. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, z tego, że każda zmiana organizacyjna niesie za sobą ten potencjał strachu, gniewu, frustracji, wszystkich tych elementów, które są związane z tymi rzeczami negatywnymi. I to doprowadza do pewnego chaosu w zespole. Ten chaos może być chwilowy, ale on zawsze będzie. Może użyję takiego przykładu. Jeżeli wprowadza się jakąś zmianę w organizacji, na przykład prezes robi wystąpienie, mówi, jaka będzie nowa strategia, to naturalne jest, że po tym spotkaniu ludzie pójdą na fajkę i będą trochę plotkować na ten temat, niepokoić się, co ta zmiana niesie za sobą, a jak należy interpretować to słowo, które zostało tam użyte, czy na pewno to będzie tak wyglądało, a jakie mamy zaufanie do menadżera, czy to faktycznie będzie tak, jak on mówi. Pojawiają się różnego rodzaju negatywne rzeczy i to jest normalne, to jest też bardzo ważne w kształceniu menadżerów, jeśli chodzi o zmianę, żeby wiedzieli, że to jest normalny proces, to nie jest nic zupełnie dziwnego. No dobrze, ale gdybyśmy tak weszli bardziej szczegółowo w przyczyny, które związane są z tą sytuacją, czyli tak naprawdę dlaczego konkretnie, z jakich powodów już tak merytorycznie ludzie nie chcą się angażować w proces zmian. Podzielę się z Państwem takim swoim doświadczeniem związanym z różnymi projektami. Za chwilę zobaczą Państwo kilka takich głównych powodów, które się pojawiają, które możemy zaobserwować w takich realnych sytuacjach biznesowych, kiedy pojawia się właśnie niechęć, pojawia się ten negatywny stosunek do zmiany i z czym menadżer musi sobie radzić, żeby zbudować tą koalicję wokół zmiany. Pierwsza przyczyna z mojej listy... Pozwól, że się troszeczkę wtrącę, oczywiście. Będę, obiecuję, że będę się wtrącał. Zapraszam. Opowiadasz o takiej sytuacji, kiedy ta zmiana jest w pewnym sensie zaskoczeniem, tak? Dla zespołu, ponieważ ona jest inicjowana jakoś hierarchicznie, odgórnie, przychodzi na przykład od menadżera, prawda? I powoduje te negatywne emocje związane właśnie z niepewnością, lękiem, strachem, poczuciem zagrożenia, ryzyka. A co,
kiedy ta zmiana jest oczekiwana albo jest elementem wcześniej już zaplanowanego jakiegoś procesu innowacyjnego? Czy wtedy w równie dużym stopniu powinniśmy oczekiwać właśnie nasilenia się takich negatywnych emocji w zespole? Ja powiem tak, nawet jak jest oczekiwana, to jest nieoczekiwana. Nawet jeżeli jest oczekiwana i wręcz oddolna, to ludzie w pewnym momencie, jak przychodzi co do czego, zastanawiają się, czy na pewno tego chcą. Ja podam może konkretny przykład, który kiedyś widziałam w pewnej organizacji, w której był bardzo niefunkcjonalny system informatyczny. Po prostu taki był. Ludzie bardzo na to narzekali. To znaczy mówili, słuchajcie, zróbmy coś z tym, to w ogóle nie integruje danych, mamy kupę roboty, no zmieńmy ten system. No i zarząd w końcu poszedł po rozum do głowy, mówi, no dobra, no mieliśmy świetne ostatnie 3 lata, czas na tą inwestycję, zmieniamy system informatyczny na lepszy, nowoczesny, zintegrowany, będzie tutaj nam łatwiej funkcjonować. I zarząd doszedł do wniosku, że nie ma sensu myśleć kategoriami na przykład przekonywania do zmiany. No po co? To jest zmiana oddolna, ludzie tego chcieli. Wystarczy zrobić zebranie i powiedzieć, hurra, ludzie, doczekaliście się, macie nowy system, no więc cieszmy się razem. Nie doceniono tego, że tak naprawdę ludzie w pewnym momencie poczuli, że to, czego chcieli, zaczyna być rzeczywistością, a więc trzeba więcej pracy włożyć. No, jak mamy nowy system wdrożyć, to trzeba po prostu się napracować. Będzie taki okres przejściowy, kiedy stary system będzie działał, a nowy jeszcze nie, co oznacza, że być może soboty będziemy spędzać w pracy albo dzień pracy nam się wydłuży, że będzie więcej błędów, że będzie presja, że będzie stres organizacyjny. Nagle niektóre grupy pracownicze poczuły się zagrożeni, bo na przykład niektórzy informatycy mówili, no ale zaraz, jak ten system będzie taki super sprawny, to może już nie będzie nas potrzeba 12, tylko nas zredukują do 5, tak? Już nie będziemy potrzebni. Więc pojawiły się takie ośrodki w organizacji, które mówiły, no zaraz, to może, no myśmy chcieli, ale dlaczego teraz akurat? Może to wcale nie jest dobry moment. Pojawiły się też argumenty, po co nam system? Myśmy się już przyzwyczaili do niego, dajcie nam podwyżkę, to my będziemy dalej go obsługiwać, prawda? A więc ja bym powiedziała pokrętnie i przewrotnie, co z tego, że jest oczekiwana? Może się nadal pojawić bardzo wiele obaw i trzeba sobie z nich zdawać sprawę i trzeba je, przepraszam za brzydkie powiedzenie, zaparkować i jakoś się zidentyfikować i sobie z nimi poradzić. Także czy ona jest oczekiwana, czy nie, do projektu tak samo trzeba podejść. To może bardzo różne rzeczy znaczyć w ogóle, że zmiana jest oczekiwana, bo może być oczekiwana zmiana jako w ogóle odejście od stanu faktycznego, prawda, ale już możemy mieć różne wyobrażenia o tym stanie docelowym, o konsekwencjach zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych kosztach i ryzykach, prawda, i bez zaplanowania tego uprzedniego nawet najbardziej oczekiwana zmiana może się zrodzić w najbardziej nieoczekiwany chaos, co przed chwilą pokazałaś, a teraz tak, opowiesz nam. To prawda, znaczy... poza tym nie możemy traktować zespołu jako takiego bardzo homogenicznego bytu, no zawsze są różne postawy, co zresztą za chwilkę sobie zobaczymy, bo te przyczyny tego, że się nie angażujemy, są różne, bo jesteśmy różni w zespole. To jest, każdy menadżer to doskonale wie z praktyki, że nie ma czegoś takiego jak taki zbudowany na wieczność zespół, prawda? Ten zespół ewoluuje, ludzie mają postawy, które się zmieniają i on nie jest jednolitym tworem. To jest też coś, co musimy wziąć pod uwagę. Te interesy indywidualne też są różne. No to właśnie, popatrzmy na te przyczyny główne nieangażowania się. Po pierwsze, jak dzisiaj tutaj się spotykamy podczas webinaru, to wydaje nam się dziwna ta pierwsza przyczyna, to znaczy nie wszyscy lubią się uczyć. Nie wszyscy chcą podnosić i zmieniać kwalifikacje, ale tak to jest. Są pracownicy, którzy mówią, ja jestem specjalistą od X i chcę zostać specjalistą od X i trudno. To zresztą, proszę Państwa, ja to widziałam na przykład na początku pandemii. Przepraszam bardzo, to jest kamyczek do naszego ogródka pracowników naukowych. Słyszałam od niektórych moich kolegów, trenerów, ludzi, którzy pracują, no, musieli zacząć pracować zdalnie, wcześniej często nie pracowali, aż tyle, którzy mówili, o rany, nowe narzędzie, Zoom, Teams, rany boskie, no przeczekamy, pandemia przyjdzie, no i jakoś tak wrócimy do tego stacjonarnego nauczania, bo ono jest najlepsze na świecie. Wiadomo, że stacjonarne nauczanie jest najlepsze na świecie. Natomiast faktycznie tych nowych narzędzi trzeba było się uczyć, prawda? Dla niektórych ta zmiana była problemem, tak? Ale może to czasem jest racjonalna strategia, że być może koszty, nie tylko te psychiczne, ale także ekonomiczne, czasowe, dostosowania do zmiany, czyli zmiana, która jest wywołana jakąś zmianą egzogeniczną. Coś się zmieniło na zewnątrz, prawda? No jest pandemia, przyszła na nas. I teraz my się dostosowujemy do tej zmiany i
być może te koszty są za duże w stosunku do korzyści. No, tak zgodnie wiesz z zasadą, jak to się niekiedy mówi, że większość problemów, jakim się da odpowiednio dużo czasu, to one się same rozwiązują. No, oczywiście mało się mówi o tym, co się dzieje z tymi nierozwiązanymi, które się same nie rozwiązały, jak one eskalują, jakie to były problemy. Ale czy tutaj czasem nie zadziała takie zjawisko, że może warto poczekać z tym dostosowaniem się do zmiany i wykazać się tą niechęcią, bo koniec końców to może być opłacalne, tak czy nie? Wiesz, ja ci powiem tak, no są bardzo różne postawy, to jest pytanie, jak my rozumiemy tą opłacalność. No niektórzy na przykład twierdzą, przejdę sobie wcześniej na emeryturę i koniec, będę miał święty spokój, jeżeli na przykład wartość święty spokój jest tutaj ważniejsza, to właściwie czemu nie? No każdy z nas ma inny system wartości, jak to rozpatrujemy w tym kontekście, to oczywiście może być różnie. Natomiast ja sobie teraz przypominam, że jest takie piękne słowo, które dzisiaj myślę, że już nawet nie jest rozumiane przez młodzież, ale kiedyś to było słowo młodzieżowe i znalazłam je w takiej encyklopedii słowniku najmłodszych polszczyzny Bartka Chacińskiego. To jest słowo lamus. Ja sobie myślę tak, nie należy być w zmianie lamusem. Lamus to jest taki człowiek, który nie zdąża, że się tak wyrażę nieładnie. I teraz oczywiście czekać możemy, ale jak czekamy zbyt długo, to nagle się okazujemy, że się możemy na ten pociąg nie załapać. Tym bardziej, że sytuacja, w której tkwimy, ekonomiczna, taka ogólnoświatowo-ekonomiczna, jest bardzo dynamiczna, prawda? To już Ansow wiele lat temu powiedział, że jesteśmy kimś, kto żyje w otoczeniu burzliwym non-stop, że ta burza się nigdy nie kończy. No a dzisiaj wystarczy przeczytać Czarnego Łabędzia Nassima Taleba i człowiek dobrze wie, że no, trudno cokolwiek przewidywać, trzeba być po prostu elastycznym, jak przypłynie Czarny Łabędź, no to przypłynie, trzeba się od tego ustosunkować, ale jest bardzo wiele takich rzeczy, które nas zaskakują i to wymaga od nas pewnej elastyczności. To jeszcze jeden przykład, już taki ostatni, który może też wejdzie trochę Państwu na wartości, za co przepraszam, ale bywam kontrowersyjna, to jest mniej więcej taka postawa. Jestem górnikiem. Co z tego, że ostatnia kopalnia zniknęła z powierzchni ziemi? Chcę być górnikiem. No, czasami takie postawy widzę, prawda? To znaczy mam swoje kompetencje, nie będę się zmieniać, nie będę się doskonalić. Chcę być specjalistą w obszarze, do którego się przygotowałem. Zawody zmieniamy coraz częściej. To jest też bardzo ważna rzecz. Ale to jest taka reakcja obronna, prawda? To jest reakcja obronna na zmianę, która zawsze jest bardziej kosztowna niż status quo. Ja przypominam sobie, wchodził Uber, wchodziły inne tego typu aplikacje, taksówkarze protestowali. Wtedy media przypomniały analogiczną sytuację, kiedy w Londynie wprowadzano te słynne taksówki i były olbrzymie protesty dorożkarzy londyńskich. Były na tyle burzliwe, że nawet media amerykańskie o tym pisały, które zazwyczaj mało się interesują tym, co się dzieje w Europie. Natomiast o właśnie proteście londyńskich dorożkarzy donosiły. No bo po prostu była to zmiana, która zagrażała, prawda? Przekwalifikowanie się jest zawsze bardziej kosztowne niż próba wytrwania status quo, ale to się, jak rozumiem, wiąże z krótkowzrocznością, tak? Tak, to prawda. Poza tym, no, to jak sięgamy do historii, to proszę zwrócić uwagę, że jak zaczęły się pojawiać maszyny parowe i tak naprawdę pewna pierwsza mechanizacja i większa skala produkcji, no to dochodziło do takiego zjawiska, które się pięknie nazywa luddyzm, czyli niszczenie maszyn, prawda? To znaczy robotnicy niszczyli maszyny, które widzieli jako główne zagrożenie dla swojego sposobu funkcjonowania. Czyli jednym słowem, zamiast się uczyć obsługiwać maszynę, prawda? Co było dość takim chyba fajnym punktem wyjścia, ci, co się nauczyli pierwsi, no to przypuszczam, że nagle im się podwyżki pojawiły. To prawda, wybierano zupełnie inne podejście, ale to nie jest jedyny problem, mamy ich więcej. Na przykład często zmiana kojarzy się ludziom z utratą pracy po prostu. To znaczy wprowadzasz zmianę, znaczy będą zwolnienia. To jest taki mechanizm, który bardzo często się pojawia. Nawet jeżeli to jest komunikowane w organizacji, że to jest restrukturyzacja, że zmianie nie będą towarzyszyły zwolnienia, to pewnego rodzaju pamięć ludzi o zmianie, to co się w branży dzieje dookoła, czasami związane jest właśnie z tego rodzaju wyobrażeniem. Jak zwalniasz, szukasz oszczędności, to najprawdopodobniej, prawda, część z nas straci pracę. No to siłą rzeczy nie popieram, bo może się okazać, że po zmianie zostanę zredukowana, prawda? Więc to też się pojawia jako częsty problem. Trzecia rzecz, która się pojawia, no to już powiedziałabym przy każdej zmianie, to znaczy ja jeszcze nie znam takiej zmiany, która by w rezultacie spowodowała, że człowiek, który tą zmianę wdraża albo jest efektem końcowym ta zmiana, ja pracuję w nowym systemie, będzie miał mniej zadań.
No zazwyczaj zmiana to dociskanie. Pytanie oczywiście, czy za to dociskanie, za ten słynny multitasking ludzie po prostu dostają więcej pieniędzy. W związku z tym jest takie wyobrażenie, dopychasz mi kolanem nowych zadań, sama zmiana będzie dla mnie nowym zadaniem, a po zmianie będę mieć więcej roboty, no i w związku z tym co? Awans poziomy, większe pieniądze? Często nie, prawda? To co mam się cieszyć? Wprowadzam zmianę po to, żeby mieć więcej roboty, spróbujmy to zablokować. Cieszę się, że właśnie powiedziałaś o tym, że sama zmiana to już jest zadanie, które prowadzi też do eskalacji innych zadań. Tego chyba ludzie często się boją. W wielu organizacjach jest taka zasada, że ten, kto wymyślił coś, staje się automatycznie właścicielem tego pomysłu i musi go zrealizować, tak? Co jest taką kulturą, powiedziałbym, właśnie niwelowania zmian w zarodku, tak? Jest taką kulturą organizacji status quo. Nie wymyślajcie, bo to, co wymyślicie, to będzie wam zadane do zrobienia. Zmiana i innowacja to wysiłek. Nazwijmy te rzeczy po imieniu. Każdy z nas chociaż raz w życiu zmienił komputer na nowy w innym systemie albo telefon na inny i wiemy doskonale, że parę przekleństw niestety posłaliśmy w chmurę, bo to nas kosztuje, to jest wysiłek. A to dane jakieś zniknęły, prawda, więc to jest koszt. A to muszę się nauczyć nowego systemu, co po prostu, nawet jeżeli nie jest trudne, muszę na to czas poświęcić, prawda? Także siłą rzeczy zmiana to jest właśnie ta sytuacja, kiedy mam więcej roboty, więcej zadań z tym związanych. Ponoszę koszty, mówiąc prosto, koszty związane z własnym wysiłkiem także. Czwarta rzecz, która się pojawia, bardzo ważna, o której często się tak wprost nie mówi, a wydaje mi się, że jest jedną z poważniejszych blokad, jeśli chodzi o zmianę, to jest utrata przywilejów. To znaczy, każda organizacja wykreowuje pewną grupę społeczną, pewien układ społeczny, który związany jest z pewnymi korzyściami dla poszczególnych członków tej społeczności. Czyli jednym słowem, no jakieś mam przywileje, a nawet jeżeli to nie są przywileje, to pewnego rodzaju korzyści, które widzę jako przywilej. Tym przywilejem może być nawet nazwa stanowiska, albo samochód służbowy, albo lepsze miejsce przy oknie na open space. Mogą być naprawdę bardzo różne rzeczy, które lubię, które traktuję jak przywilej. I teraz łatwo sobie można wyobrazić, że jeżeli dzisiaj mam to lepsze miejsce na open space, a przychodzi zmiana, która powoduje, że się przenosimy do innej siedziby, to mogę się obawiać, czy w tej nowej siedzibie to ja też dostanę takie fajne miejsce z takim ładnym przywilejem, że będę przy oknie albo nie przy drukarce, prawda? W związku z tym mogę wyobrazić sobie, że pewne przywileje po prostu stracę, mówiąc prosto. Moja pozycja organizacyjna będzie gorsza. Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w takim projekcie zmian, w którym działo się tak, że pewne grupy pracowników, menadżerów traciły jeden poziom do prezesa, czyli jednym słowem raportowały poprzednio do prezesa bezpośrednio, a w ramach restrukturyzacji pojawił się szczebel pośredni i te osoby poczuły, że ich pozycja organizacyjna uległa zmianie, że jest im dalej do prezesa, więc są mniej ważni w tej organizacji, prawda? Jest to bardzo subiektywne, a tym bardziej właśnie trudne do zarządzania. Czy w związku z tym taką utratę przywilejów da się czymś zastąpić, zrekompensować? Tak, na przykład kompensować innymi przywilejami, ale też komunikować, jeśli człowiek tego nie traci. Bo czasami problem polega na tym, że ludzie tak to widzą, że tracą ten przywilej. A komunikacja zmian jest na tyle ogólna, że pracownicy nie widzą, że nie tracą tych przywilejów tak naprawdę. W związku z tym dobre zakomunikowanie, co się faktycznie wydarzy po zmianie, często redukuje ten problem, nawet w 100%, tak? Jeżeli ja wiem, że na przykład pozostanie w pewnych obszarach tak samo. Podam taki przykład. Dla niektórych przywilejem jest praca w określonym zespole. Lubię tych ludzi, chcę z nimi pracować, chcę być w tym układzie społecznym. I jeśli nikt mi nie mówi, Ewo, nie obawiaj się, po zmianie będziesz w tym samym zespole. On się będzie inaczej nazywał, on będzie w innym miejscu w strukturze, ale z tymi samymi ludźmi będziesz pracować, będziesz mieć tego samego menadżera. Tak? No jeżeli nikt mi tego nie mówi, to ta moja obawa jest. Jeżeli dostanę komunikat, przywilej pracy w tym zespole ci pozostanie dany, no to oczywiście moja sytuacja jest zupełnie inna. Mój stosunek do zmiany też jest zupełnie inny. Kolejny powód, który się pojawia bardzo często, to jest powód taki. Mamy pracowników na różnych poziomach organizacji, którzy postrzegają to, co jest ważne dla firmy inaczej niż zarząd, niż nie wiem, zewnętrzny ekspert, który na przykład stworzył projekt zmiany. Czyli jednym słowem widzą projekt zmiany i mówią nie, to nie jest to, o co nam chodzi. To nie rozwiąże naszych problemów. Ja jestem specjalistą od tego procesu,
Nikt mnie nie zapytał, jak to ma wyglądać. Nie konsultowano ze mną tego, co się ma wydarzyć w tej organizacji, a przecież jestem specjalistą od tego obszaru. To nie jest dobry projekt, to nam nic nie da. A, no właśnie, już troszkę widać, co można z tym fantem zrobić, uprzedzę twoje pytanie. A mianowicie konsultuj ze specjalistą, a nie narzucaj mu pewnego sposobu działania, bo im bardziej konsultujesz, tym bardziej ludzie mają okazję się wypowiedzieć i czują, że być może pomysł tej zmiany jest czymś, co im faktycznie odpowiada, prawda? Ponieważ się mogliby powiedzieć na ten temat. Co jeśli jednak mam przekonanie o tym, że to ja mam wiedzę, to ja mam doświadczenie i to ja mam, krótko mówiąc, rację na poziomie merytorycznym, ale nawet etycznym, tak? W sensie odpowiedzialności za wprowadzenie tej zmiany i chcę tą zmianę po prostu narzucić jako ekspert. Czy zasięgnięcie opinii po to, żeby je potem zlekceważyć, nie jest jakąś formą manipulacji osobami, które ta zmiana dotyczy? Jest, to jest forma manipulacji. Mało tego, ja to serdecznie odradzam, ponieważ jeśli ludzie to widzą, to tak naprawdę potem mamy jeszcze większy bałagan. Czyli jednym słowem, jeśli mnie pytasz, a widzę, że w żaden sposób to nie jest uwzględniane, no to po co pytać, tak? Ja też widzę, że gdzieś ta moja postawa w ogóle się zmienia wobec organizacji. Powiedziałabym tak, nie pytaj, jeśli nic z tym nie zrobisz, ale też zanim zapytasz, powiedz, dlaczego pytasz. Powiedz, jakie są możliwości, czemu konsultujesz i w jakim obszarze ta konsultacja jest możliwa. A jeżeli nie jest możliwa, ponieważ musimy odpowiadać na pewne potrzeby, na przykład organizacji centralnej, to bardzo często się dzieje wtedy, kiedy zmiana jest taką zmianą centralizowania organizacji. Tak, są pewne procesy, dbamy o to, żeby one były spójne z różnych powodów, również związanych z synergią taką kosztową. No i nie ma dyskusji. Czy to się na przykład spółce lokalnej podoba, czy nie? Wiadomo, że ten proces będzie wyglądał tak jak w spółce matce. I wtedy trzeba o tym wprost powiedzieć. Dlaczego tak jest? Pokazać korzyści, tak? Pokazać, że mamy różne perspektywy widzenia tego, no ale wybraliśmy taką perspektywę. Zawsze jest wiele perspektyw widzenia jednego zjawiska, tylko trzeba po prostu podjąć dyskusję na ten temat. Myślę, że to jest znacznie lepsza droga. Manipulacja to najgorsze narzędzie wdrażania zmiany, a niestety często intuicyjnie masz rację stosowane. To jest prawda. Co dalej? Mamy też taką kwestię, że po prostu nie popieram, bo nie wiem, o co chodzi. Mówiąc wprost, jak mam popierać coś, co jest dla mnie niejasne? Tak? Bardzo często widzę taką sytuację. No ludzie się burzą w zmianie, mówią menadżerowie. No burzą się, ale czy im wyjaśniłeś, o co chodzi? Bo jak im nie wyjaśniłeś, o co chodzi, to dlaczego mają podpisać się pod czymś, co właściwie jest niewiadome? Tak jak nie wiem, w czym rzecz, no to nie będę się pod tym podpisywać. Też już widzimy, że komunikowanie zmiany jest bardzo ważnym narzędziem zarządzania zmianą. Z mojej perspektywy i doświadczeń praktycznych wręcz nawet zaryzykuję tezę, że najważniejszym. To znaczy, jeśli źle komunikujemy zmiany, to mamy znacznie więcej oporów, a nawet bym powiedziała, odchodzą z firmy ludzie o najlepszych kompetencjach na początku procesu. Bo po co mam czekać, aż mnie zwolnią? Odchodzę. Nie podoba mi się, dostaję propozycję pracy, gdzie indziej idę. Organizacja traci najlepszych ludzi, jeśli niejasno komunikuje cały proces zmian od samego początku. I wreszcie taki obszar, który też często się zdarza, takie zniechęcenie. Nie uda nam się. Taka postawa niechętna wobec zmian, bo mamy pamięć o projektach zmian, które nie wyszły. To się często dzieje w takich organizacjach, w których wprowadzaliśmy zmianę, no ale nic z tego nie wyszło. Były łzy, był płacz, a nie było efektu końcowego. Albo rozpoczęto projekt zmian, zrobiono piękny kick-off, prawda? Po czym po 3 miesiącach ludzie na korytarzu się pytali, no robimy coś z tym, czy nie robimy czegoś z tym, bo nikt nie umiał udzielić odpowiedzi, czy nadal jesteśmy w tym projekcie. I tak chyłkiem po cichu, tak, na przykład zarząd się wycofał. Tak? Ludzie się po paru tam miesiącach zastanawiali, robimy to, czy nie. Się nagle okazało, że nie robimy, bo tam, prawda, żeśmy się rakiem z tego wycofali, już ponosząc jakieś koszty. W takiej sytuacji trzeba wyraźnie pokazać, czym się ten nowy projekt zmian różni od tego, co było kiedyś. Żeby ludzie uwierzyli, że teraz jest inaczej, że to jest inna sytuacja, że to jest nowe otwarcie. A przy okazji ważna wytyczna, nawet jeśli projekt zmian jest restrukturyzowany, ewoluuje albo wycofujemy się z niego, zawsze powinna być informacja zwrotna do ludzi na ten temat, co się z tym projektem zmiany działo. Bardzo ważna kwestia z punktu widzenia takiego długofalowego zaufania do ludzi.
pokazujesz takie liczne przykłady barier psychospołecznych, które powodują, że ludzie nie angażują się w proces zmian, a często nie tylko się nie angażują, ale wręcz go bojkotują, tak? Powstrzymują ten proces zmian, ale przecież ludzie są różni. Jedni z nas pewnie troszkę bardziej, inni troszeczkę mniej włączają się w proces zmiany. Czy to jest tak, że te obawy i te bariery w równym stopniu dotyczą nas wszystkich? Nie, te obszary, te 7 punktów, które przed chwilą omówiliśmy, to są takie powody, powiedziałabym, związane z konkretną sytuacją zawodową człowieka i z jego sposobem postrzegania sytuacji. One są mniej związane z psychologią człowieka, chociaż oczywiście wszystko jest zawsze związane z naszą postawą i tym, w jaki sposób funkcjonujemy w grupie społecznej. Ale tutaj są pewne powody jakieś merytoryczne, prawda? Czyli każda sytuacja człowieka tutaj może być zupełnie, zupełnie różna, ale jak o tym mówisz, to mamy pewne ciekawe analizy, na które się możemy powołać, związane z tym, jak to się rozkłada z punktu widzenia takich postaw związanych z nastawieniem do innowacji jako takiej. I to jest bardzo ciekawa kwestia. Nie wiem, czy Państwo widzą tego człowieka na tym koniu. Jarku, jak sądzisz, kto to jest? Poznajesz go? Przyjrzyj mu się, to jest pewien wojak. Jakiś wojak z kołczanem chyba, z łukiem. A, tak, i z bródką, co jest dość istotne. Z bródką. Z bródką, tak. Z bródką i na koniu. Otóż to jest przedstawiciel jazdy tatarskiej, która tutaj za chwilkę wystąpi. Bardzo ostro się zabieramy z zarządzaniem zmianą. No zdecydowanie. To nie jest łatwa przeprawa z tego. W ogóle zarządzanie nie jest łatwą sprawą, jak to niektórzy złośliwi mówią, wszystko ma początek w strategii wojskowości, od von Clausewitza się zaczęło, prawda? No, niestety bardzo aktualny temat ku zgrozie, prawda? Tak, to prawda. Ale żeby nie było tak bardzo na poważnie, tak bardzo w kontekście tych bieżących naszych wydarzeń, które myślę, że emocjonalnie wszyscy mocno przeżywamy, to popatrzmy, co na to badania, słuchajcie, jeśli chodzi o postawy nasze, ludzkie, wobec zmian. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę mówi się, w wielu badaniach to się powtarza, że tylko 2% ludzi to są tacy naturalni nowatorzy. Tak po prostu, jak patrzymy na swój zespół w firmie, to nowator to będzie taka osoba, która powie: mam pomysł, zróbmy coś. Tak? Czyli zgłaszam, jestem aktywna, widzę niesprawności, proponuję zmiany. W tym sensie rozumiemy nowatora. To wcale nie jest taka częsta postawa. Jak sobie Państwo wszyscy przypomną Wasze doświadczenia takie codzienne, to faktycznie nowatorzy nie występują znowu tak często w naszych organizacjach. Ja się rozglądam po naszych młodszych, zwłaszcza koleżankach i kolegach, także z tego pokolenia właśnie studentów, to mam wrażenie, że te proporcje są inne, że właśnie nowatorów jest bardzo dużo, że każdy chciałby coś zmienić, że ludzie tryskają pomysłami, że to i tamto by chcieli. Może te badania są troszeczkę przekłamane, może są już stare, może wiesz, pokolenia się zmieniały, nam wieku. Pokolenia się zmieniają, to jest prawda, natomiast prawda jest też taka, że mózg człowieka jest czymś dość trwałym i on się tak nie zmienia z pokolenia na pokolenie. Zmieniają się pewne oczywiście systemy wartości, ale czasami wydaje mi się, że przesadzamy z tymi różnicami pokoleniowymi w kontekście niektórych rzeczy, ze względu na to, że reagujemy jak człowiek w niektórych sytuacjach, po prostu. Czyli są pewnego rodzaju mechanizmy, zresztą pułapki myślenia Kahnemana, wspaniała książka, którą Państwu bardzo serdecznie polecam, to jest książka, która ewidentnie nam pokazuje, że niezależnie od wieku, od różnych rzeczy, które nas różnią bardzo, to w jaki sposób funkcjonujemy w dużej mierze zależy od takich mechanizmów atawistycznych naszego mózgu, prawda? Od pewnych kodów genetycznych, informacji genetycznych, które mamy w mózgu jako ludzie zapisani. A jak powiedziałeś, wielu ludzi chce i zgłasza pomysły. No to prawda, ale pytanie, czy chcieć to móc, prawda? To jest też kwestia taka, czy ja wytrwam w tym zapale, to znaczy rzucenie pomysłu na zebraniu, czy to się faktycznie przekłada na to, że ja potem po tym zebraniu pójdę i zacznę z ludźmi rozmawiać, słuchajcie, zróbmy to, bo ja już mam pomysł, przekujmy to na działanie, tak? Bo to wcale nie jest takie oczywiste. A nowator to nie jest tylko człowiek, który zaistnieje na zebraniu i głośno powie, słuchajcie, jest pomysł, ale faktycznie będzie działał w kierunku takim, żeby realizować ten pomysł albo żeby przynajmniej się upierać przy jego realizacji. Więc to jest pewnego rodzaju stała postawa. Patrz, popatrzmy na to, a nie taki słomiany zapał przy projekcie, który nam szybko przechodzi. Ale razem z tymi 10% przyjmujących szybko, mało romantyczna nazwa,
ale łącznie mamy 12%, takiej awangardy zmian. Przyjmujący szybko sami nie wymyślą, ale to są tacy ludzie w zespole, co to słuchajcie, jak się im powie, no jest projekt zmian, co myślicie? No to zacznijmy od naszego zespołu, to może przetestujemy, jak to jest u nas, tak? Nie mamy sami pomysłu, ale szybko wchodzimy, to jest taka awangarda zmiany, spróbujmy, zacznijmy i tak nas to czeka. Czyli łącznie mamy takie 12% ludzi, którzy do tych zmian się, powiedziałabym, ustawią nie bokiem, tylko właśnie ofas i przyjmą to na siebie. Natomiast, co ciekawe, to jest dla mnie najciekawsza w ogóle grupa, tak naprawdę. I tutaj myślę, że się, Jarku, zgodzimy i nie będziesz ze mną polemizował, chociaż nie wiem, no, a nóż widelec, może będziesz miał inne zdanie. To jest nasza jazda tatarska właśnie, chciałam powiedzieć. Te 60% ludzi, którzy są tutaj mało romantycznie nazwani, czyli przyjmujący po pewnym czasie, czyli normalny człowiek, jakby zupełnie normalna postawa, słyszę, że ma być zmiana. No to co, to jestem taka pierwsza i lecę i w ogóle już się włączam? No nie, no zaraz, chwileczkę, poczekajmy, popatrzmy, co się z tym wiąże. Oceńmy to, przeanalizujmy. Dlaczego jazda tatarska? Otóż w historii wojskowości von Clausewitza jazda tatarska opisana jest jako bardzo ciekawa jednostka bojowa. Otóż to było wojsko najemne, brali zaliczki, oczywiście na uzbrojenie, ale nie włączali się do walki w pierwszym etapie walki, tylko stali sobie na wzgórzu w brzuskach i obserwowali pole bitwy. I jak już było widać, kto wygrywa, to jazda tatarska sobie po tym pagórku zjeżdżała i przyłączała się do wygrywających, niezależnie od tego, kto zapłacił zaliczkę, prawda? Czyli jednym słowem, idealne 60% naszych ludzi w zmianie. Jest zmiana, przyglądam się, jakie to może mieć konsekwencje dla mnie, dla organizacji, czy się opłaca ją popierać, czy nie, jak się opłaca, jak to już jest nie, absolutnie nieuchronne, to się włączam. A jak widzę, że może ten wysiłek pójdzie na marne, to sobie jeszcze chwilkę poczekam. Nie mam negatywnego stosunku do zmiany z założenia, po prostu przyglądam się sytuacji. Bardzo, bardzo pragmatyczne, racjonalne podejście z jednej strony, a z drugiej nic nowatorom i przyjmującym szybko po innych postawie innowacyjnych, gdyby nie natrafili na tych przyjmujących po pewnym czasie, tak? Gdyby nie mieli właśnie tej jazdy tatarskiej w brzuskach ukrytej, która ten ich romantyzm innowatorów wesprze takim konkretnym działaniem. No zdecydowanie tak, tym bardziej, że to jest większość naszych pracowników, jak mówi statystyka. W związku z tym, no, bardzo racjonalne podejście, można powiedzieć, tak? Poczekam, no, co się mam spieszyć, czemu mam być ta pierwsza, która poniesie koszty zmiany? Bardzo rozsądne podejście. No ale mamy też tą ostatnią już grupę, 20% osób, które potrzebują więcej czasu na oswojenie się z tą nową sytuacją i wreszcie te 8% tych konserwatystów, jak tu w badaniach jest to nazwane, czyli tych osób, które niezależnie od tego, czy im się udowodni korzyści ze zmiany, czy nie, będą tęsknić za dawnymi czasami. To, co było kiedyś, będzie im się zawsze wydawało lepsze. Jest to część naszych pracowników, która taką postawę ma. Ja to się troszkę tak podśmiewam, myślę sobie, że można byłoby zilustrować tych ludzi jako te osoby, które jadą do Egiptu i codziennie narzekają, że jedzenie nie takie jak w Polsce, iż nie podają schabowego z kapustą, prawda, który jak wiadomo jest lepszy niż te wszystkie wynalazki arabskie. Zdaje się, że już podają, bo rynek chyba szybko reaguje i są już takie oferty, że no można zjeść schabowego w Egipcie, w Bułgarii. Moja wiedza jest nieaktualna w tej kwestii. Ale tak, ale być może masz rację, już się niektórzy dopasowują. Druga strona rynku jakoś ma taką większą elastyczność reagowania na słowo. Ale z tego, co mówisz, to widzę tutaj wielką potrzebę edukacji, czyli trafiliśmy chyba w punkt z tym tematem, jak mówimy o edukacji dla innowacyjności. Mówimy się z perspektywy zarządzania zespołami, zarządzania procesami, a więc pracy menadżera. Jakich zatem kompetencji potrzebuje menadżer? Czego musi się nauczyć i tak jak powiedziałeś na początku, czego menadżer musi się oduczyć, jakich błędów nie popełnić, aby sprawnie właśnie zarządzać zmianami, które są istotą innowacji? No właśnie, to jest myślę kluczowe pytanie, bo do tej pory powiedzieliśmy sobie, no tak, bo są opory, nie jest tak prosto, jest pewna sytuacja specyficzna, zmiana jest pewną specyficzną sytuacją w organizacji, która rodzi opory, rodzi emocje różnego rodzaju, łamie tą strefę komfortu, która czasami w organizacji się pojawia. No i co w związku z tym menadżer, prawda? Jakich kompetencji mu potrzeba, ale też tak jak mówisz,
jakie błędy się często popełnia. Ja sobie myślę, że taką podstawową rzeczą, którą menadżer może zrobić, to zapoznać się z błędami innych. To znaczy świadomość popełnionych błędów jest kluczem do sukcesu, dlatego że pozwala nam się, jak mówi Henry Ford, przygotować się, prawda? Jakby przygotowujemy się między innymi w taki sposób, że analizujemy chociażby błędy, które sami żeśmy kiedyś popełnili. No to dobrze, to wobec tego zastanówmy się nad tym, jakich jest tych 5 najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu zmianą. I to jest z kolei taka analiza, która wynika z moich doświadczeń takich i menadżerskich, bo też miałam przyjemność przez długi czas być menadżerem, zarządzać swoim zespołem w największym rozkwicie 40-osobowym, a też no, jako ekspert zarządzania zmianą, jako człowiek, który się na szkoleniach z różnymi grupami spotyka, zdefiniowałam taką swoją piątkę magiczną najczęściej popełnianych błędów. Co do nich zaliczę? Pierwsza rzecz, własne zaangażowanie w zmianę, które czasem u niektórych menadżerów nie jest entuzjastyczne i nie jest widoczne dla pracowników. Ja bym powiedziała tak, że menadżer zmian, menadżer, który zarządza procesem zmian w swoim zespole, powinien sobie zdawać sprawę z tego, że zmiana wymaga większej niż na co dzień energii od ludzi. To tak jest. Jak człowiek musi coś zmienić, no jakby użyję prostego przykładu, jak człowiek sobie spokojnie mieszka w domu i nawet narzeka, że tam ściany niepomalowane albo coś tam, prawda? No to dobrze, może jest niezadowolony ze wszystkiego, ale życie płynie mu spokojnie. Natomiast jak podejdziemy już do tego tak, że podejmujemy decyzję o zmianie lokum i mamy przeprowadzkę, to jakby czują Państwo wszyscy, że to wymaga od nas większej energii, więcej siły, takiej zwykłej siły, która w nas jest. Ale to jest zmiana z perspektywą, która od razu ma wbudowaną perspektywę zmiany na lepsze. A co, kiedy na przykład mamy kryzys, wiesz, mamy jakąś sytuację nieuniknionej zmiany na gorsze, którą oczywiście mitygujemy, moderujemy tym procesem tak, aby te niekorzystne zmiany były jak najmniejsze, ale jednak perspektywa nie jest pozytywna, więc pojawiają się napięcia, złe emocje, prawda? Pojawia się niechęć względem zmiany. Czy wtedy też się da wywołać to zaangażowanie i entuzjazm, kiedy tak naprawdę jest to strategia zmiany defensywnej? Jarku, ja sobie myślę, że założenie takie, które przyjmujesz, jest w 100% błędne. To znaczy ja nigdy nie zakładam, że zmiana jest zmianą na gorsze. Cóż to byłby za przykład? No jak myślimy nawet kategoriami mieszkania, zakładasz, że to mieszkanie zmieniamy na większe i to jest na przykład ta lepsza wizja, bo nam coś tutaj przeszkadza. A w drugą stronę, musisz sprzedać dom, wiesz, bo inflacja, bo kryzys, bo nie masz zdolności kredytowej, bank ci chce zabrać ten dom, przeprowadzasz się do małej kawalerki na przedmieściach, tracisz pracę, albo coś, mówiąc o realiach menedżerskich, podobnego dzieje się w firmie, tak? Potrzebne są redukcje, czyli jakaś jest od razu zmiana, która jest reakcją po prostu na jakiś atak z otoczenia. No, ale to właśnie sam udzielasz odpowiedzi, bo zmiana jest reakcją na atak. Znaczy ta zmiana nie jest tym, co jest złe. Zmiana jest tym sposobem wyjścia z tej sytuacji. I to jest najważniejsze, mieć taką perspektywę. Ten zakup kawalerki jest sposobem rozwiązania mojego problemu. Czyli sprawczość tak jest tutaj potrzebna. Poczucie sprawczości, że jednak mamy wpływ, nawet jeżeli ta zmiana nie prowadzi nas do lepszej sytuacji, to prowadzi zawsze do lepszej niż brak podjęcia wysiłku, prawda? Ja nigdy nie wiem, jakie będą skutki działań, które dzisiaj rozpoczynam. To nikt nam nie da gwarancji, nawet jeżeli zmiana zakłada cel pozytywny jakiś, to też nigdy nie mam gwarancji, że do tego dojdę. Natomiast ja myślę o czym innym, myślę sobie o tym, że ta zmiana jest pewnym rozwiązaniem problemu, który mam. Problemem nie jest zmiana. Problemem jest to, że tracę pracę. Problemem jest to, że, no, że frank poszedł w górę, prawda? I to jest kłopot dla niektórych. Albo problemem jest to, że jest pandemia i w związku z tym moja firma robi redukcję. To jest problem. Ale zmiana jest sposobem na to, żeby sobie z tym problemem poradzić. I to jest, myślę, ta perspektywa, którą trzeba w tym momencie przyjąć. Więc znowu myślimy kategoriami, prawda, pewnych postaw, pewnych nastawień. Więc ja sobie myślę tak, wchodzę w ten system, ponieważ nie mam innego wyjścia czasami. Coś mnie zmusiło do tej sytuacji, ale teraz spróbujmy zrobić tak, żeby to, co mnie czeka na końcu, było ewidentnie dobrym pomysłem i żeby tą klęskę przekuć w sukces. Ja sobie teraz przypominam,
że wiele lat temu czytałam wywiad z panem Gudzowatym, znanym kiedyś polskim biznesmenem, jednym z polskich, z takich pierwszych polskich bogaczy, prawda, opisywanych w Forbesie jako osoba, która zbudowała wielki sukces ekonomiczny. I on kiedyś w wywiadzie mówił o tym, że do 40 któregoś roku życia był urzędnikiem państwowym i został zredukowany, prawda, ze względu na coś tam, na jakąś zmianę w tej organizacji. I to mu uświadomiło, że on musi utrzymać rodzinę, musi znaleźć sobie jakieś miejsce i być może może wykorzystać kompetencje, kontakty i wszystko, czego się do tej pory w życiu nauczyć, żeby zbudować coś własnego, prawda? Więc to jest dla mnie fajny przykład takiej zmiany perspektywy. To znaczy czasami tak jest, że wchodzimy w zmianę z jakąś historią, która nas do niej doprowadziła, ona jest negatywna, ale pytanie, co zrobimy dalej? Jak to wykorzystamy, prawda, z perspektywy dalszego naszego działania. Więc ja sobie myślę tak, bo tutaj właściwie też mnie o to zapytałeś, a jakoś poszłam obojętnie wokół tego twojego ważnego pytania, zajęłam się inną odpowiedzią, a teraz do tego wrócę, bo to jest pytanie takie. Jeżeli ja jako menadżer nie zgadzam się z kierunkiem zmian, który jest w mojej organizacji, nie zgadzam się z tym, mój menadżer chce tej zmiany, centrala chce tej zmiany, a ja uważam, że to jest głupi pomysł. No, jak z siebie wykreować to zaangażowanie? No, bo to jest pytanie, które bardzo często słyszę na szkoleniu. Ewo, co ja mam zrobić? Ja się z tą zmianą nie zgadzam. A ja zawsze mówię tak, no to jest trudna bardzo sytuacja, bo teraz musimy znać kolejność dziobania w strukturze organizacyjnej, oczywiście, natomiast mamy też prawo do własnych wątpliwości, ale pytanie, czy własny brak motywacji powinniśmy przekładać na nasz zespół. Co ja radzę bardzo konkretnie? Masz wątpliwości, nie wiesz po co to jest, albo widzisz, że to nie jest dobry projekt. Wątpliwości zawsze w górę. Tu trzeba mieć odwagę. Pójść szczebel wyżej i powiedzieć, nie rozumiem, nie zgadzam się, wyjaśnijcie mi, może czegoś nie widzę z perspektywy, prawda, innej perspektywy, bo jestem tutaj, zarządzam tym obszarem. Pokażcie mi tą inną perspektywę, bo ja chcę się zaangażować, ale nie mogę na tym etapie. W górę wątpliwości. Natomiast w dół, nawet jeżeli nie wielkie własne zaangażowanie, to przynajmniej nie demotywowanie ludzi własnym brakiem motywacji. Bo jeśli ja widzę menadżera, który wchodzi na spotkanie zespołu i mówi, no tak, no oczywiście, centrala sobie po raz kolejny wymyśliła, a my mamy pasztet, musimy ten pasztet dowieść. Co zrobił ten człowiek? Odjął motywację ludzi do działania, a będzie rozliczany z tego procesu. Jego pracownicy przyjdą za chwilę i powiedzą, słuchaj, miałeś rację, to się nie da zrobić. No i to jest pytanie podstawowe. No jest jeszcze trzecia droga, to znaczy ja sobie myślę tak, jeżeli ta zmiana totalnie się ze mną nie zgadza, z moimi wartościami, z moim sposobem funkcjonowania w organizacji, zdarzają się takie sytuacje, dochodzimy do problemu etycznego. Wchodzę do łazienki, patrzę w lustro i mówię sobie, Ewo, czy jesteś w stanie w zgodzie ze swoimi wartościami pociągnąć ten projekt, czy to nie jest miejsce dla ciebie? Czasami też trzeba sobie takie pytanie zadać i podjąć decyzję. No, albo tu jestem i realizuję ten cel, albo totalnie jest to obok mnie, albo w niezgodzie ze mną i być może ja w tym projekcie nie jestem odpowiednią osobą, żeby to w jakiś sposób zakomunikować czy pociągnąć w organizacji. Ale może się też zdarzyć, że pracownicy będą się bali zgłaszać takie obawy, wątpliwości przed swoim szefem. Czy to też nie jest jakiś problem, czy błąd właśnie w zarządzaniu zmianą, kiedy jest taki brak atmosfery dla otwartego dzielenia się wątpliwościami? To jest temat już szerszy, bo to jest kwestia kultury organizacyjnej. I oczywiście w różny sposób wdrażamy zmianę w zależności od tego, jaka ta kultura organizacyjna jest, prawda? Jeżeli jest mocno hierarchiczna, no to często faktycznie nie ma przyzwolenia na dyskusję. No ale to też jest pytanie o to, czy ja chcę w takiej organizacji funkcjonować bardzo często. Jeżeli wiem, że tak tutaj funkcjonujemy, bo taka jest kultura organizacyjna, no to trudno, zaciskam zęby, zgadzam się na to i idę, komunikuję, słuchajcie, jest zadanie do zrobienia, robimy. Zastanówmy się wspólnie, jak to zrobić najlepiej. Tak? Zamiast jęczeć, mówić, że to jest nie do dowiezienia, zły projekt, tak? Bo to nic nam nie daje, tak już patrząc zupełnie cynicznie, menadżerowi nie ułatwia to pracy. Więc do rozwagi, pod rozwagę zostawiam ten błąd pierwszy, często przeze mnie niestety widziany w organizacjach. Dodajmy do tego błąd numer dwa, a mianowicie brak zrozumienia przez menadżerów, że ludzie no, obawiają się zmiany. To znaczy ja często słyszę, no ale w ogóle o co chodzi? No nagle ludzie tutaj protestują, mają obawy, mają emocje, o co chodzi? No, trzeba zrobić, to robimy.
Menadżerowie zadaniowi, menadżerowie, którzy nie kładą jakiegoś nacisku na relacje z pracownikami, którzy nie widzą, że te emocje mają pewne znaczenie. No niestety mają tendencję do tego, żeby w ten sposób do tego podchodzić, tak? To znaczy traktuj zmianę jak każde zadanie. Dlaczego to jest błąd? Bo nie ma przestrzeni na to, żeby ludzie mogli wypowiedzieć swoje obawy. A to jest bardzo ważna rzecz, żeby był taki moment w trakcie całego tego procesu, kiedy ludzie nie na korytarzu, nie przy fajce, nie na kafę Zoom, tylko właśnie w rozmowie z menadżerem otwarcie mówią, słuchaj, tego się obawiam, co możemy zrobić z tym i z tym, bo ja tu widzę zagrożenie, tak? Tracę przywilej, jak mi to zrekompensujecie? Ta otwarta rozmowa, powiedzenie o tych obawach już będzie pewnego rodzaju narzędziem zarządzania zmian. To jest drugi częsty błąd. Trzeci częsty błąd wynika z tego, że nie gramy do bramki jednej z innymi menadżerami. Szczególnie w takich organizacjach, gdzie funkcjonują słynne silosy, to znaczy każdy sobie rzepkę skrobie, każdy się zamyka w swoim obszarze i uważa, że inne obszary nie są tak istotne jak ten obszar, może się pojawić taka pseudo-rywalizacja, czy wręcz nawet nie pseudo, ale otwarta rywalizacja pomiędzy menadżerami. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli ja jestem pracownikiem i na zebraniu mam dwóch szefów, szefa i jego zastępcę, szef komunikuje, będą zmiany takie i takie, a zastępca mówi, no jeszcze nie wiadomo, projekt jeszcze nie jest zaklepany przez centralne, a w ogóle to nie wiadomo, czy to w ogóle w takiej formie. No to ja się zastanawiam, dobra, no to jaka jest prawda? To brać się już do roboty, czy nie? Bo jeśli widzę sprzeczność pomiędzy menadżerami, no to znaczy, że lepiej poczekać, prawda? No bo nie wiadomo, czy ten projekt będzie realizowany, więc dołek kosztów w zmianie oczywiście się powiększa. Także bardzo ważna rzecz, niestety częsty błąd, zaistnienie menadżera na tle innych, zamiast właśnie takiego działania do jednej bramki, którą tą bramką jest wtedy nasz cel zmiany oczywiście. Czwarty błąd, bardzo częsty, to jest coś, co już się pojawiło przed chwilą, więc krótko o tym powiem, niewystarczająca komunikacja. Takie założenie, że wszyscy wiedzą, pierwsze, błędne, albo spóźniona informacja. To jest bardzo częsty błąd. No nie bardzo wiem, co się wydarzy, to może poczekajmy jeszcze z tą informacją. I dochodzi do sytuacji, kiedy tak jak tutaj na tym rysunku Państwo widzą, z perspektywy tej osoby, która sobie z tego samolotu tam już spada z tym plecakiem, informacja, którą ta osoba dostała sobie, okej, zmiana jest, w czerwonym plecaku są kanapki, w zielonym twój spadochron, jakby czujecie trochę późno. Jakby ta osoba nie jest w stanie się przygotować do tej sytuacji, która ją czeka. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz bardzo ważna, jeśli mi nie komunikujesz, to co się dzieje z tą informacją? Ona się sama rodzi. Jakby komunikacja zmian, słuchajcie, to jest taki element, który się sam tworzy. To znaczy, jeśli mi menadżer nie powie, co robimy, to my sobie sami powiemy, co robimy. Spotkamy się parę razy na fajce i sobie wyjaśnimy, o co w ogóle chodzi, prawda? Zinterpretujemy sobie, mamy własną zmianę. I potem jak menadżer idzie na spotkanie, mówi, słuchajcie, zmiana polega na tym i na tym, to wszyscy tak sobie oko pokazują, mówią, aha, akurat, my wiemy, na czym ta zmiana polega. My wiemy od osoby dobrze poinformowanej. No i mamy problem, bo oczywiście, jak wiemy, istnieje tak zwany efekt pierwszeństwa w informacji. Ludzie sobie już wyrobili zdanie na ten temat, no i teraz tak naprawdę trzeba poprawiać, co jest zawsze trudniejsze, bo już są postawy wyrobione wokół zmian. Ogromny błąd, często popełniany. I ostatni element z tej pierwszej piątki, brak cierpliwości. Neuroza menadżerska, nie wiem, czy Jarku się spotykasz z tym na co dzień, ale ja się niestety spotykam. Niestety nie tylko w realiach zawodowych, to chyba jest znak trochę naszych czasów w ogóle. To jest neurotyczność w relacjach międzyludzkich i w podejściu do spraw właśnie ważnych i mniej ważnych. Brak cierpliwości, skoro są modne szkolenia z mindfulness, z technik uważności, kiedy musimy się tego uczyć, to oznacza, że to nie jest dla nas naturalne, prawda? Ja nawet czasami sobie tak żartuję, że jakby dzisiaj neurolog przyszedł do domu rodziców i zobaczyłby dwuletnie dziecko, które siedzi z kluczykiem i próbuje ten kluczyk włożyć do dziurki w szufladzie przez godzinę, to by to dziecko zdiagnozował jako no, chore chyba, prawda? Autystyczne, no bo kto dzisiaj siedzi w godzinę, wkładał
wkładał ten kluczyk do dziurki, co kiedyś było zupełnie normalne. A innowator musi, nie? A innowator musi. No bo... Siedzi w tym laboratorium albo przed tym komputerem, albo pracuje z ludźmi, żeby wymyśleć, wdrożyć, przetestować, ulepszyć, poprawić, zebrać te cięgi, to niezadowolenie, zebrać finansowanie. Czy ta konsekwencja, wytrwałość, to przecież są znane cechy ludzi, którzy odnoszą sukcesy w innowacyjności. Czyli brak cierpliwości... To jest, myślę, wielka przeszkoda, tak, w zarządzaniu zmianą i we wprowadzaniu innowacji. Tak, zdecydowanie tak, a to jest też bardzo często tak, że menadżer na przykład wprowadza zmiany i pierwsze co widzi, to widzi spadek efektywności, co jest zresztą normalne. To już polscy praksolodzi, Kotarbiński, Zieleniewski, takie nazwiska, które powinniśmy sobie stale przypominać, taka propos, sugestia do Państwa, to już polscy praksolodzy mówili, że istnieje właśnie spadek sprawności w pierwszym etapie wdrożenia zmiany. Z czym on jest związany? Z kosztami zmiany. Ludzie się muszą nauczyć nowego systemu, musimy kupić narzędzia pracy nowe, musimy się nauczyć je stosować. W związku z tym to jest zupełnie normalne, że wdrażam i nie widzę efektu. A jak nie widzę efektu, no to jestem niezadowolona, jestem niecierpliwa. Zaczynam biczykiem tam popędzać albo zmieniać zmianę, prawda, neurotycznie. W związku z tym, no właśnie, czasami trzeba być cierpliwym i dać ten pierwszy moment na wdrożenie, na czas na wdrożenie, żeby to się wszystko poukładało i żeby móc zobaczyć w ogóle pewnego rodzaju efekty. Więc też błąd, który często w praktyce widzę. No i tak, żeby może nie było o błędach tylko i wyłącznie, Jarku. Bo... No właśnie, ja pomyślałem sobie, że bardzo żeśmy mocno naskoczyli na tych biednych menedżerów. No wiesz, powiedzieliśmy, że to jest bardzo trudne i bardzo kompleksowe, a potem wypunktowaliśmy i 5 błędów. I teraz jakbyśmy spróbowali przejść do takiego może pozytywnego przekazu, czyli pewnie spróbowalibyśmy pomóc sobie też i wszystkim, którzy nas słuchają, zapanować nad tą złożonością. Może jakiś prosty model tego, czym zmiana jest, jaki to jest proces, jakich kompetencji warto w sobie rozwijać, tak, aby umieć tak modelowo właśnie tą zmianą zarządzać. Z przyjemnością, żebyśmy to jęczenie nasze przełożyli na pewnego rodzaju wskazówki, bo tym bardziej, że teraz wszyscy na szkolenia przychodzą po wskazówki, recepty i wytyczne. A propos tej neurotyczności, prawda, że trzeba mieć konkret. Tak, wchodzimy do Empiku i widzimy tam 5 regałów, prawda, recept jak żyć, jak pracować i w ogóle, a beletrystyka, taki maleńki, skromny regalik gdzieś na końcu w rogu. No więc idźmy za trendami, oczywiście, jak najbardziej i po pierwsze sobie uświadommy, że zmiana jest procesem rozmrożenia, czyli najpierw trzeba właśnie wyjąć tą kostkę lodu z zamrażarki i siłą rzeczy, prawda, rozmrozić, czyli spowodować, żeby ludzie dostrzegli potrzebę zmiany i też zaakceptowali jej konieczność, to jest też ważna sprawa, no a potem trzeba znaleźć nową foremkę, przelać tą wodę i zamrozić, i ten nowy sposób zachowania trzeba też utrwalić i zbudować nowe postawy. Bo ktoś mi kiedyś na szkoleniu fajnie powiedział, wiesz, jak tak wyjmiesz tą foremkę z tą wodą, ją rozmrozisz, a potem zamrozisz, to gronkowiec wychodzi. No więc nie jest to może najlepsze podejście, ale fakt faktem... Że miałem kiedyś podobną refleksję, jak pierwszy raz spotkałem się z tym modelem, że autor tej koncepcji nie był prawdopodobnie zapalonym kucharzem, skoro użył takiej analogii rozmrażania i ponownego zamrażania. I przyszło mi do głowy, że można by tutaj użyć takiej analogii bardziej florystycznej czy ogrodniczej, przesadzania roślinek, które czasem potrzebują, żeby inaczej rosnąć, żeby zmienić swoją postać, potrzebują właśnie najpierw wyjęcia z tej gleby, później nawożenia, tak, przesadzenia i znowu podlewania i pielenia, tak, żeby one nie uschły w tym nowym miejscu. Ale to bardzo ładna analogia. Muszę kiedyś to opisać. To opisz, będę ci kibicować, natomiast ten rysunek, który Państwo widzą powyżej, to jest z kolei mój sposób na radzenie sobie z tym właśnie, takim nielekarskim podejściem, a mianowicie być może autorowi nie chodziło o to, to jest, staje się koncepcja Levita, jeśli dobrze pamiętam, nie chodziło mu o to, żeby to jeść, ale żeby to wyglądało lepiej. O, popatrzcie, bo tu jest taka smutna kostka, a tu jest taka wesoła i w środku jakiś owocek. A to kolejna mądrość, że trzeba wiedzieć, do czego ta zmiana jest, bo jak zjadasz coś, co nie jest do jedzenia, to nie jest dobry sposób radzenia sobie ze zmianą. No właśnie, bo cele też się czasami zmieniają organizacyjne po zmianie. No ale tak idąc już zupełnie praktycznie, taka pierwsza wytyczna w związku z tym, za chwilę Państwo zresztą odnajdą
radzenie sobie z tymi błędami, o których mówiliśmy przed chwilą, prawda? No, siłą rzeczy chcę być spójna w tym, co mówię i w miarę konsekwentna a propos tego, co mówiliśmy. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy zmienić organizację, zespół, to tak naprawdę działamy z ludźmi i na ludzi. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle samo nazywanie, zarządzanie zmianą tego, o czym mówimy, jest właściwe, czy to nie jest czasem zarządzanie procesem, zarządzanie ludźmi w zmianie, o, w ten sposób, że może to by było lepiej powiedziane, bo faktycznie zmiana to jest działanie z ludźmi, to jest zmiana przyzwyczajeń, nawyków, zmiana postaw ludzi i w związku z tym można powiedzieć tak, najpierw trzeba poznać dlaczego, dowiedzieć się, dlaczego ludzie się nie angażują w zmiany, co jest u nas tym problemem, czy to jest właśnie utrata przywileju, czy to jest obawa, że będę miała więcej roboty? Rozpoznajmy te przyczyny braku zaangażowania i przewidujmy postawy za i przeciw. Zawsze będzie jakaś grupa za, gdzie ci ludzie są, kto będzie przeciw i dlaczego. No i do tego dopasujmy narzędzia zarządzania zmianą. Ja myślę, że takim głównym narzędziem zarządzania zmianą jest analiza grup nacisku. Przewiduj postawy. Kto będzie za, kto będzie przeciw? Dlaczego będzie za, dlaczego będzie przeciw? Jak możesz działać na te postawy? Co możesz zrobić, żeby ci, którzy są za, utrwalali tą postawę pozytywną? Jak przeciwdziałać tym postawom negatywnym? Jakich narzędzi trzeba użyć? A tego można się nauczyć, bo mówisz przewiduj, to jest pewnie po części, tak? Domeną też jakieś intuicja, więc doświadczenia menedżerskiego, umiejętności takiego analitycznego patrzenia na relacje, odczytywania tych postaw, ale czy tego można się nauczyć? Czy jest jakaś szkoła, która nas nauczy właśnie przewidywania tych postań i takiego wpływania na postawy? Myślenie się przydaje, Jarku. Myślenie generalnie. Tak, myślenie też. I to teraz to myślenie, ja zresztą sama prowadzę takie szkolenia, jestem tym zachwycona, w ogóle się w tym odnajduję, a mianowicie myślenie krytyczne, czyli ponieważ ciągle jesteśmy właśnie poddawani technikom wpływu albo sami szukamy, jak lepiej wpływać, tworząc jakąś tam argumentację manipulacyjną, to krytyczne myślenie jest takim oddechem świeżości, bym powiedziała, po prostu myśleć. Jeżeli ja wnioskuję, to znaczy widzę, że zmiana ma dotyczyć X, prawda? Mam określone grupy pracowników, których znam, bo z nimi pracuję. Wiem, na jakich są stanowiskach. No to po prostu wyciągam logiczne wnioski, mówiąc wprost. I to jeżeli grupa osób, które nad tym pracują, jest większa, czyli w gronie menadżerów nad tym pracujemy, każdy z nas ma własne doświadczenia, to możemy naprawdę wiele rzeczy przewidzieć, korzystając z własnych doświadczeń, z własnej wiedzy i po prostu z wnioskowania na podstawie informacji, które są dostępne na co dzień. Tak? Także to jest... Myślę, że krytyczne myślenie to może być tą kompetencją istotną. Druga wytyczna, bardzo ważna, no oczywiście własne zaangażowanie. To znaczy najważniejszą osobą, którą powinniśmy w zmiany zaangażować, jesteśmy my sami, bo trudno mieć zespół aktywny, energetyczny, jak menadżer jest załamany, że musi ten proces wprowadzać. No i w związku z tym poznaj zasady zmian, to jest to o czym mówiliśmy, prawda? Zrób wysiłek i poznawaj, szukaj, pytaj. Bądź aktywny w poszukiwaniu informacji na ten temat. Druga rzecz, znajdź coś pozytywnego. Może tam coś pozytywnego jest, tak jak w tej kawalerce, prawda, o którejśmy sobie tutaj dyskutowali. Postaraj się pomyśleć o niej nie negatywnie z założenia, tylko znaleźć tam jakąś szansę, która z tym jest związana. No i rzecz jasna, nie oddziałuj na innych ludzi swoim brakiem motywacji, bo może tylko ty tak widzisz to, a twoi ludzie wcale tego nie widzą tak negatywnie jak ty, prawda? Więc nie narzucaj im swojego sposobu widzenia tej zmiany. Trzecia wytyczna, utrwalanie. To jest bardzo ważna rzecz, która jest związana z tym zamrażaniem, o którym była mowa, a mianowicie właśnie, nie wystarczy raz powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Przepraszam, że odkrywam takie banalne tezy, ale czasem trzeba powtórzyć, czego ja od ciebie oczekuję, pracowniku, w zmianie. Powtarzajmy te zasady. Mało tego, zastanówmy się, czy KPI-e, które funkcjonują w naszej organizacji, przydadzą nam się po zmianie. I jeśli potrzebujesz nowych narzędzi, narzędzi oceny, nowych KPI-ów, to trzeba je zbudować. Podam bardzo konkretny przykład. Jeśli moja ocena pracownicza premiowała określone zachowania, a teraz tych zachowań wcale po zmianie nie oczekuję, tylko priorytetem są inne zachowania, no to trudno sobie wyobrazić, żeby stary system oceny pasował mi do nowej sytuacji, w której się organizacja znajduje po zmianie. Muszę zmienić ten system, muszę zmienić KPI, prawda? I do tego też trzeba być gotowym, żeby te nowe narzędzia sobie tworzyć.
nie wystarczy apelować do ludzi, ale właśnie trzeba tworzyć te narzędzia, które pokazują tak, teraz inne kryteria są ważne. Myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla organizacji, które chcą być innowacyjne, też przez budowanie takiej kultury organizacyjnej innowacyjności, aby tę postawę innowacyjności nagradzać, nie tylko zachęcać do niej, ale nagradzać. Czyli musimy mieć spójność tych motywatorów, a więc także KPI-ów z deklaracjami jakiegoś kierunku strategicznego. Myślę, że wiele organizacji ma chyba z tym problem. Czy ty się spotykasz w swojej praktyce doradczej z tym, że co innego organizacja mówi swoim ludziom, a za co innego ich rozlicza czy ocenia? Wielokrotnie niestety i powiedziałabym, że to jest często naturalne i wynika niestety z tego, że nie wszystko widzimy z tej perspektywy takiego helicopter view. To znaczy czasami jakiś tam drobny system HR-owy oceny, to my go w ogóle nie widzimy w tej dużej zmianie, którą robimy. I to jest często błąd. Albo nie traktujemy tego jako ważny element, na przykład, że mamy pewne KPI-e, nie przyglądamy się temu, czy te KPI-e to faktycznie w tej zmianie to jakoś się mają do niej. Logicznie, prawda? Czasami tego nie zauważamy, bo no, zajmujemy się zmianą jako taką, a nie na przykład jakimiś pobocznymi, w cudzysłowie, elementami. One nam czasami po prostu umykają. To jest problem zasadniczy. Czwarta wytyczna, bardzo ważna, autorytet. Nie chcę się rozwodzić na ten temat, bo to jest temat rzeka i oczywiście z pogranicza różnych obszarów w dziedzinie zarządzania. Ale powiem tylko jedną rzecz, która być może Państwa wystarczająco przekona do tego, że to jest ważny element. Jeżeli menadżer nie ma autorytetu w zespole, to cokolwiek zakomunikuje, to nie ma znaczenia. A jeżeli to nie ma znaczenia, to nie działa, no to on nie ma bardzo ważnego narzędzia w zmianie, komunikowania zmian, prawda? Czyli potężnego narzędzia po prostu nie ma. Jeżeli ludzie nie mają zaufania do menadżera, że to, co on mówi, będzie realizowane, to cały system siada tak naprawdę, więc można powiedzieć, wiarygodność to podstawa. Nie unikamy rozmowy na tematy trudne i nie unikamy odpowiedzi na trudne pytania. Nie może być tak, że się menadżer obraża na pytanie. Niedawno miałam taką sytuację, menadżer usłyszał na spotkaniu top menadżerów pytanie, no a czy będzie oddział w Skierniewicach? No i się obraził na to pytanie. Mówi do tego top menadżera, mówi, no ale skąd ja mogę wiedzieć na tym poziomie celu strategicznego? To się zobaczy. I zrobił focha po prostu na to pytanie. No a jak człowiek jest ze Skierniewic i za chwilę do tych Skierniewic wróci i jego zespół powie, szefie, a my w ogóle w tej nowej strategii to jesteśmy, czy nas nie ma, to jakby wszyscy czujemy, że to jest podstawowe pytanie, które jest dla niego najważniejsze. Więc trzeba to pytanie uszanować i spróbować je tak zaparkować albo tak na nie odpowiedzieć, żeby to było czytelna, żeby to była czytelna odpowiedź dla człowieka, a nie robić focha, bo się nie zna odpowiedzi na to pytanie w danym momencie. To jest niestety bardzo często coś, co widzę tak naprawdę na co dzień. I wreszcie piąta wytyczna, a mianowicie komunikacja oczywiście i taka druga rzecz, do której chcę Państwa przekonać, to jest to, że lider, który informuje o zmianach, zyskuje na autorytecie. Po prostu. Jeżeli to ode mnie wychodzi, jeżeli ja jestem twarzą zmiany w tym procesie, to znaczy, że jestem ważnym ogniwem zarządzania tym procesem zmiany, a nie jestem pominięty w tym całym procesie. Czyli komunikujemy zmiany jak najszybciej, myślimy o tym, co mówimy i w jaki sposób, bo każde słowo ma znaczenie. Tak jak pan Gustaw Holoubek, świętej pamięci, kiedyś powiedział, jak go zapytała dziennikarka, mistrzu, co jest dla pana ważniejsze, tekst czy podtekst? To natychmiast odpowiedział, oczywiście, że podtekst, bo tekst to pretekst, prawda? To jest bardzo ważna sprawa. Słowa tworzą pewne wyobrażenia na temat zmian. Ogromna moja prośba, wręcz nawet osobista, jako też eksperta w tym obszarze, a mianowicie zanim wyślecie komunikat na temat zmian, czy to ma być komunikat paszczą, czy pisany, czy jakikolwiek inny, czy to ma być filmik, przypatrzcie się dokładnie, co o tej zmianie mówicie i jak to będzie interpretowane, bo to będzie nośnik całego wizerunku tej zmiany. Bardzo ważna rzecz, która też często jest niedoceniana, prawda? No mamy zmianę, jak o niej zakomunikujemy, to już inna kwestia. No i oczywiście to nie jest tak, że mamy kick-off na temat zmiany i potem już nie informujemy, ale cały proces zmian jest po to, żeby o nim komunikować. Drożność kanałów komunikacyjnych w całym procesie trzeba zachować. Bardzo ważny element. No,
Właśnie, dziękuję Ci za ten slajd podsumowujący, bo mam poczucie, że tak dużą dawkę wiedzy, doświadczeń, inspiracji, którą przekazujesz, musimy teraz jakoś trafnie spuentować, bo tak, usłyszeliśmy o całym szeregu różnych barier, które wynikają z natury człowieka, z psychiki, ale także z socjologii interakcji społecznych, które utrudniają wprowadzenie zmiany. Potem rozmawialiśmy o tym, jakie są w ogóle postawy tak względem zmiany. Tam się pojawiło pięć postaw od tych nowatorów po tych bardzo późno akceptujących zmiany. Pokazałaś nam pięć bardzo konkretnych recept na to, jak z poziomu menadżera radzić sobie z wprowadzeniem zmiany, czego menadżerowie powinni się uczyć, w jakich obszarach doskonalić swoje kompetencje, aby sobie z tym lepiej radzić. Pokazałaś nam to wszystko na kanwie procesu, trzyetapowego procesu zarządzania zmiany od rozmrożenia po ponowne zamrożenie, czyli utrwalenie tej zmiany. No i teraz spróbujmy to podsumować, od czego tak na dobrą sprawę zależy właśnie wprowadzenie sukcesu zmiany, wprowadzenie zmiany z sukcesem. Na tym schemacie znajdą Państwo wszystkie wątki, które się pojawiły w naszej dyskusji, zebrane razem. Poza kołem to jest, powiedziałabym, taki klimat organizacyjny, który jest nam potrzebny w zmianie. Z jednej strony koalicja do zmian. Gramy do jednej bramki. To nie jest tak, że jeden mówi A, drugi mówi B, a trzeci mówi C. Ludzie nie bardzo wiedzą, czego się trzymać. To jest bardzo istotna sprawa, żeby stworzyć taką jednolitość tej postawy wobec zmiany. Że idziemy w jedną stronę, to jest dla nas ważne i ewidentnie będziemy to w zdyscyplinowany sposób realizować. Bardzo ważny element tego klimatu takiego codziennego pracy w zmianie. A druga rzecz, taka wokół tego naszego koła podsumowującego, to jest kwestia energii do zmian. Na różnych poziomach organizacji, począwszy od naprawdę tych bardzo podstawowych stanowisk pracowniczych, które realizują często proces zmiany na co dzień, a kończąc na prezesie, członkach zarządu, którzy dają twarz tej zmiany też temu procesowi. Każdy na swoim poziomie musi tę energię po prostu wykazać w tym całym procesie, pokazać, że faktycznie chce, że jest zmotywowany, okazać, że uczestniczy w tym aktywnie. I to są dwa elementy, które być powinny w tym klimacie wokół. Natomiast co jest nam potrzebne narzędziowo? Oczywiście wizja i cele. Jasno sformułowane, przejrzyste, zrozumiałe dla każdego i zakomunikowane na każdym poziomie. Każdy w organizacji, oczywiście w sytuacji takiej, kiedy zmiana dotyczy całej organizacji, bo jeżeli mówimy o zmianie w dziale, no to rzecz jasna, główne informacje są w tym dziale, co nie oznacza, że inne działy nie powinny wiedzieć, że w tym dziale jest zmiana i dlaczego. Bo inaczej się zaczną plotki, a tego też nie chcemy, bo wiedzą Państwo, do czego to może doprowadzić, prawda? Będziemy mieć być może zupełnie inną informację na temat tego, co w tej zmianie się w ogóle dzieje, więc klimat będzie cierpiał. Wizja i cele na każdym poziomie zakomunikowane. Druga rzecz, spójne przywództwo, o czym była już mowa, czyli liderzy wspierają zmianę, są w nią osobiście zaangażowani na bardzo różnych poziomach. Wreszcie mamy strategię komunikacji. Strategia, samo słowo strategia już nas zobowiązuje. To nie jest tak, że coś tam chlapniemy, bo nas ktoś zapytał o to, ale mamy pomysł na to, jak w długim okresie co i na jakim etapie co i w jaki sposób będziemy w zmianie komunikować. Strategia nas zobowiązuje tutaj to słowo. Ona nie jest to słowo przypadkowe. Wreszcie mamy organizację temu podporządkowaną, czyli patrzymy na procesy, na procedury, na struktury organizacyjne i na kulturę organizacyjną i zastanawiamy się, jak ją dopasować do nowego porządku. Czego tu potrzebujemy, tak, żeby to faktycznie w ten nowy sposób zadziałało. Wreszcie mamy okres przejściowy, trzeba zarządzić samym wdrożeniem. Bardzo trudny okres, taki okres przejściowy w zmianie. Stare już nie działa, nowe jeszcze nie działa. Jest wiele pytań ze strony pracowników. Menadżer tu musi być bardzo czujny i podtrzymywać to codzienne zaangażowanie. No i wreszcie zamrożenie, czyli utrwalanie nowych postaw również poprzez narzędzia HR-owe. To jest bardzo ważny obszar działania w wielu zmianach, takich szczególnie zmianach strategicznych, dużych, który nam może mocno pomóc w zarządzaniu całym procesem i w utrwaleniu tych nowych zachowań i nowych postaw, które w organizacji chcemy widzieć po zmianie. Bardzo Ci dziękuję za to trafne, zgrabne i zapadające w pamięć
podsumowanie. Chciałbym na koniec jeszcze już poza tymi treściami, które przygotowałaś dla nas dzisiaj, zadać takie pytanie, które dla mnie jako prowadzącego ten cykl webinarów jest najważniejsze i zadaję wszystkim ekspertom, z którymi mam przyjemność rozmawiać. Jak wiesz, cykl dotyczy właśnie tego, jak na poziomie edukacji można wspierać innowacyjność. Ty bardzo dużo uczysz. Uczysz się, uczysz innych. Ucząc innych, uczysz też się i potem to oddajesz innym. Więc jesteś w tym procesie ciągłego uczenia się, przetwarzania zwrotnego tej wiedzy, którą uzyskujesz, obserwujesz, czy edukacja, którą proponujesz innym, czy ona wywiera wpływ, czy jest właśnie czynnikiem zmiany. I to jest coś, co jest bardzo trudne, uchwytne. Bardzo często osoby, z którymi na ten temat rozmawiam, mają pewien kłopot, żeby wskazać bezpośrednio te czynniki sukcesu, które powodują, że w niektórych szczególnych przypadkach edukacja robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o innowacyjność, tak? Czy że ona nie przeszkadza, a pomaga w innowacyjności. Ale może zechciałabyś powiedzieć o swoich, no, chciałem użyć słowa recepta, ale się ugryzłem na szczęście w język w porę, więc może nie receptach, tylko jakichś rekomendacjach, podpowiedziach, dobrych praktykach, jak z edukacji uczynić narzędzie wspierania innowacyjności. Ja bym powiedziała tak. Uczmy się po pierwsze od ludzi. To jest, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, to człowiek zawsze będzie ciekawszy niż książka i bardziej na bieżąco niż książka i nawet nasz webinar. Chociaż oczywiście zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, żebyście sobie oglądali wielokrotnie. To zawsze człowiek się może zainspirować. A poza tym jesteśmy jednak ludźmi, którzy, prawda, dają pewnego rodzaju inspiracje. Uczmy się od innych ludzi z ich doświadczeń. To jest każdy z nas w swoim środowisku, bo to nie zawsze trzeba iść na webinar, nie zawsze trzeba iść na szkolenie, chociaż zawsze serdecznie polecam, bo to jest zawsze ważna inspiracja, o czym za moment, ale przede wszystkim uczmy się od ludzi, z którymi pracujemy. A co to znaczy dla mnie konkretnie? To znaczy, próbujmy przyjąć różne perspektywy spojrzenia na to samo zjawisko. Niestety problemem często współczesnego człowieka jest to, że najbardziej ufa sobie i swoim doświadczeniom. A to jest początek końca. Początek końca myślenia o zmianach, o innowacji, początek końca bycia nowoczesnym człowiekiem. Bo jeżeli nie przyjmujemy perspektywy innych ludzi, to oznacza, że się nie uczymy. To jest bardzo ważna rzecz. Co z tego, że ja pójdę na szkolenie, jeżeli przychodzę na to szkolenie i mówię, no tak, ale moje doświadczenia są inne, dziękuję bardzo. No są inne, ale moje też są inne. I te nasze doświadczenia są równoprawne. No to zderzmy je, podyskutujmy o nich. Zastanówmy się, co wynika z tych różnych perspektyw, tak? Co dla ciebie oznaczają moje doświadczenia, a co dla mnie twoje, prawda? Bardzo ważna rzecz. Nauczmy się słuchać tej innej perspektywy i nie odrzucać się jej z założenia, bo jest nie nasza, bo jest obca. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Druga rzecz bardzo ważna. Uczmy się myśleć przez analogię. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Dlatego, że zmiana to nie jest schemat. A jeśli się uczymy, jeżeli kupujemy tylko książki na temat zarządzania zmianą, to wcale się najlepiej do zmiany nie przygotujemy. Jeżeli chcemy się nauczyć dobrze gotować, to same podręczniki kucharskie nas tego nie nauczą. Trzeba jeszcze wziąć podręcznik do historii i pojechać w podróż, prawda? Czyli uczmy się myślenia przez analogię, wykorzystujmy doświadczenia z zupełnie innych branż, z innych obszarów i przenośmy je do naszej. Tak? To jest bardzo ważna rzecz, takie myślenie kategoriami szerszymi niż tylko podręcznik konkretny z tego przedmiotu. I do tego bardzo zachęcam, bo to jest naprawdę źródło wielu inspiracji. Jak pytasz mnie o moje doświadczenia, ja się uczę ze sztuki, bardzo. Jestem miłośnikiem sztuki, kolekcjonerem sztuki, bardzo mnie to interesuje. Czytam książki na ten temat i to jest totalnie, wydawałoby się, odrębna wiedza na ten temat. Ale jak czytam na przykład biografię, teraz wyszła nowa biografia Peggy Guggenheim, znakomitej kolekcjonerki sztuki. Jak czytam sobie taką książkę, to znajduję tam takie analogie do biznesu,
do zachowań ludzi w sytuacji zmiany, do tego, jak się odnaleźć w sytuacjach życiowych nowych, że mam wręcz wprost prawie case'y na szkolenia, prawda? Także zachęcam serdecznie do takich szerokich bardzo inspiracji, żeby nie mieć takich klapek na oczy, jak idziemy w ten obszar, to idźmy w ten obszar i koniec, tylko myślmy bardzo, bardzo szeroko, bo ta analogia nas może doprowadzić do bardzo kreatywnych rozwiązań, których nikt jeszcze nie zastosował. I możemy być właśnie innowatorem, prawda? Czyli zastosować zupełnie odmienną technikę w naszej branży, która wcześniej nie była nigdy wykorzystywana. Dziękuję Ci za tę myśl. Uświadomiłaś nam, że ciężko być innowatorem, jak ma się tylko jedną parę okularów. Trzeba te okulary zmieniać, tak jak Walt Disney zmieniał te swoje kapelusze, żeby wchodzić w różne role. Trzeba patrzeć szeroko, nie bać się rozmawiać z ludźmi, uczyć od innych, bo żeby kogoś nauczyć, trzeba też nauczyć siebie procesu uczenia się. Bardzo Ci dziękuję za to cenne przesłanie, za całą wiedzę, którą się podzieliłaś z nami. Przypomnę, naszym znakomitym gościem dzisiaj jest Pani Ewa Opolska, praktyk biznesu, doradca, coach, trener, osoba nieustannie poszukująca. Ewo, to była wielka przyjemność rozmawiać z Tobą na temat zarządzania. Wzajemna, Jarku. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję i powodzenia na Twoich szlakach zawodowych. Do miłego zobaczenia. Dziękuję.